będzie ładnie brzmiało, jak powiem, że mamy kilkanaście minut. Kilkanaście minut nam zostało do Kożuszka. 507-964-253, 507-964-253. Proszę Państwa, w tym, co wyprawiają, mam na myśli tę sejmową większość, nasi ulubieńcy, no jest ta tradycyjna buta, pogarda i arogancja, ale jest też taka szczero złota głupota, bo no na przykład nowa pani wicemarszałkini z Koalicji Obywatelskiej w rozmowie z portalem OKO.press, pani Dorota Niedziela, wyznaczyła priorytety na tę kadencję. Pierwsza rzecz to barierki. Druga, żeby można było wejść na teren Sejmu z psem. Nie przesłyszeli się Państwo. No tak powiedziała, tak. Nowa wybrana wicemarszałkini Sejmu, Dorota Niedziela, potwierdziła, że będzie zdecydowanie działać na rzecz zwierząt w Izbie. Będziemy o tym rozmawiać w prezydium, tak powiedziała. Liberalizacja prawa do wejścia psów do budynku Sejmu ma być stopniowa. Najpierw według pani wicemarszałkini trzeba umożliwić pieskom swobodny dostęp na tereny wokół izby, zanim się je wpuści tam do środka. No generalnie ona tam opowiadała o tym, jak wygląda sytuacja komunikacyjna, kiedy ona się musi przemieszczać z Oświęcimia do Warszawy wraz z pieskiem. To pani była z pieskiem czy bez pieskiem? No ona właśnie z pieskiem. Jeździłam pociągiem z moim psem. Ma 4,5 kg, więc nie jest to trudne. Potem się żaliła, że ta bezduszna Straż Marszałkowska jej nie pozwalała z tym pieskiem wsiadać do samochodu sejmowego ani wejść na teren Sejmu. Straż Marszałkowska twierdziła, że regulamin nie pozwala wprowadzać psa na teren sejmowy. Nie mogłam używać samochodu sejmowego. Musiałam za każdym razem używać taksówki. No i zapewniła, że w nowej kadencji Sejmu z pewnością podejmować będzie debatę, znaczy Sejm będzie podejmować debatę w tej sprawie, Izba będzie podejmować debatę w tej sprawie. Wejść na teren ogródków sejmowych? W czym jest problem? Ja mam 5 psów, 2 koty, ale to nie o to chodzi, tylko jak to jest priorytet na tę kadencję, to... Proszę posłuchać, co powiedział dla Superekspresu inny polityk Koalicji Obywatelskiej, Paweł Kowal. Powiedział tak: uważam, że kluczem do zmian w Polsce są zmiany w mediach rządowych. To nadal silny argument w rękach PiS i trzeba przebić mur kłamstwa, który budują. Nadchodzą czasy rozliczenia PiS, ale także szukania tego, co łączy polskie społeczeństwo, a nie tego, co go dzieli. Oburza się generalnie Kowal na sugestię, że Koalicja Obywatelska chce pozbawić Polskę suwerenności, nie widzi takiego zagrożenia w tej zmianie w traktatach europejskich. Nic takiego nie ma miejsca. To zwykłe oczernianie, zwykłe kłamstwo, które ma być fundamentem dalszej polityki PiS-u. Wierzą w jakieś dyrdymały o czyhających na nas Niemcach, o tym, że Platforma Obywatelska czy Donald Tusk jest Niemcem. Tu widać tę różnicę. Donald Tusk, mówiący o wspólnocie, narodzie, a Kaczyński szykuje się do jakiejś bitwy na kłamstwie, na oszczerstwie, na czymś bardzo niechrześcijańskim, niehumanistycznym, na czymś odrażającym. No dobra, to zacytujmy tego Tuska, jak on buduje tę narodową zgodę i pojednanie. Żyjemy dzisiaj w kraju, gdzie władza nie tylko promuje przemoc w różnej postaci, nie tylko każdego dnia, każdego tygodnia demonstruje pogardę wobec słabszych. Mamy w Polsce władzę, która promuje bicie dzieci i jednocześnie chce kary śmierci dla tych, którzy biją dzieci. Ten paradoks, ten absurd mówi bardzo wiele o ich mentalności. Kolejny cytat z Tuska. Nie ma w tym przypadku, że ten margines społeczny, tam gdzie jest najwięcej przemocy, najwięcej alkoholu, gdzie jest najwięcej cierpień zwykłych dzieci, nazywamy to często w zwykłych rozmowach ta patologia, to też jest niestety symbol czasów pisowskich w Polsce. Następny cytat. Wszystko w Polsce jest od kilku lat postawione na głowie. Królami życia są ci, którzy chleją, biją swoje dzieci, biją kobiety i pracą się nie skańbili od wielu, wielu lat. Wymarzona polityczna klientela dla władzy, która sama ma pewien sposób myślenia bardzo podobny do tej klienteli. Jeśli powiemy dzisiaj, że PiS to jest patologia i sitwa, to nie wymaga to żadnego uzasadnienia. To jest patologia i sitwa.
No jest taki właśnie sposób, tu zbuduje tę narodową zgodę i tę wspólnotę, panie Kowal. Więc co pan za przeproszeniem i komu chce w brzuch mówić? Ja nie wiem, gdzie on tym razem skończy, ten Chyżuruj, bo on poprzednio uciekł do Brukseli, ale tak mi się coś wydaje, jak się na to wszystko patrzę, że teraz to będzie jakiś taki kraj, w którym nie mamy podpisanej umowy o ekstradycję. Pan redaktor Tomasz Lis zajmował się wczoraj przyszłością prezesa Kaczyńskiego i pisał o tym, gdzie skończy Kaczyński. Ciekawe, gdzie skończy Kaczyński. Coraz więcej wskazuje na miejsce zwane przez Amerykanów instytucją. Czyli chodzi panu redaktorowi Lisowi o szpital psychiatryczny. I jeżeli państwa oburzyła ta sugestia Lisa, że Jarosław Kaczyński skończy w psychiatryku, to całkiem niepotrzebnie. Nie, nie ma się co oburzać, naprawdę. Mamy do czynienia z elitą. Mamy do czynienia z takimi prawdziwymi Europejczykami. Na przykład pan senator Krzysztof Kwiatkowski, to on poszedł znacznie dalej niż Lis. Bo on nawet w tej sprawie, zresztą, proszę posłuchać, z jaką pogardą ten złotousty intelektualista, Europejczyk mówi o wyborcach PiS-u. Senator Krzysztof Kwiatkowski przed państwem telekinem, bardzo proszę. Tam PiS po prostu odniósł miażdżące zwycięstwo. PiS tam dostał, bo pozwoliłem sobie szczegółowo zapoznać się z tymi danymi, 109 głosów i absolutnym liderem wyborców stworek okazał się Mariusz Błaszczak, który dostał ponad 70 głosów z tej listy, a cała opozycja razem, trzy komitety, koalicja, Trzecia Droga i Lewica dostała dużo mniej od PiS-u. No dość powiedzieć, że na przykład lider koalicji Obywatelskiej, lider listy dostał tylko 14 głosów Jan Grabiec i Smaczek z mojej działki, no i kandydat PiSu, a w zasadzie kandydatka, okazała się absolutną perełką polityczną w tej komisji wyborczej, bo pani Barbara Socha dostała ponad 100 głosów, a Michał Kamiński, wicemarszałek, który się chwali tym, że dostał prawie 200 tysięcy głosów, odniósł tam absolutną, sromotną, katastrofalną porażkę. Dostał nawet nie połowę tych głosów, co dostała kandydatka z PiS-u. No i trzeba po prostu powiedzieć, że tam wyborcy widzą więcej, zauważają pewne rzeczy, którzy wyborcy z zwykłych komisji wyborczych nie zauważyli. Oczywiście ktoś panu Kwiatkowskiemu wytłumaczył, że tak żartować to sobie możemy, wiesz, no tak w swoim gronie, a na zewnątrz musimy trzymać fason, że my tam nikogo nie wykluczamy, w ogóle się nie wyśmiewamy z chorych, z jakichś niepełnosprawnych, nigdy w życiu. Dlatego pan senator Kwiatkowski, jak się zreflektował, to na Twitterze napisał tak: moja wypowiedź dotycząca wyników wyborów w szpitalu psychiatrycznym nie powinna mieć miejsca. Serdecznie za nią przepraszam. A wsadź ty sobie, przepraszam, tak? Pani Małgosia z Pszczyny jest z nami. Kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Ja dzwonię z komórki. Słychać mnie? Bardzo dobrze panią słyszę. No, więc tak. Powiem tuskolubnym, to powiem Guten Abend i Allah Akbar. A tym my jesteśmy rasą białych, jak to powiedziała Holandera. Więc ja wam życzę Salem Aleikum, żeby wam się, żeby nie było tylko samej rasy białej w Polsce, tylko ma być mieszana. Mulaty, pół muzułmanin, pół Polka, a jeszcze powiem Julki i te dziunie, to macie załatwione aborcje, bo Kosiniak-Kamysz, ten tygrys z trocinami z PRL-u i Hołownia nie zgodzą się na aborcję do 12 miesiąca, więc dziunie i Julki z Polski, więc wy sobie kupcie, tak, jest taki klej, kropelka, to kropelka sklei, to nic nie rozklei. I zamiast czekać, latać potem na aborcję 2-3 razy w roku, jako przeciwciążowe tabletki, to sklejcie sobie kolanka, to będzie dla was bezpieczniejsze. A jak przyjdą muzułmanie,
i będą chcieli od was trochę miłości, to oni na pewno znajdą sposób, żeby te kolanka rozłożyć. Mało tego, jak pójdziecie powiedzieć na prokuraturę, że was jakiś kolorowy muzułmanin czy Afrykanin czy jeszcze jakiś inny zgwałcił, to będziecie rasistki, bo nie wolno takich rzeczy mówić. To nie wolno, bo to są ludzie, których my tu musimy zaprosić, żeby było wymieszanie krwi, jak mówi ten. Ale najlepszy numer, panie redaktorze, to mój Blauszakiet Kochut ze Śląska zrobił się gwiazdą w szczujni pisowskiej, czyli jeszcze TVP Info. Raz był, dzisiaj był drugi raz. I powiem tak, ja go słuchałam, na żadne pytanie takiej ślicznej, młodej redaktorki nie odpowiedział, tylko tak kluczył. Jeszcze jak mówię, sepleni taki stary chłop, żeby nie poszedł do logopedy i nie poprawił sobie języka, jak mówi, to naprawdę dla mnie to jest coś okropnego. I powiem ci Kochu tak, bo kiedyś się chwalił, że on słuchał Info i słucha Republiki. To słuchaj, no ostatni raz mówię po śląsku tu w tym programie. Nigdy nie będę mówiła gwarą śląską. To ci powiem, synek, tak. Wiesz, o takich jak ty, to Balcerowicz mówił Godą, że są miernoty intelektualne. Ty masz zakodowany w tym pustym łbie to, co musisz mówić, to musisz godać i ty nic innego nie słyszysz. Miernota intelektualna jesteś. Mało tego, ty jest Ślązok, ty masz korzenie, hajmat, to tak mówią w Rybniku, ta gwara szwabsko, hajmat, czyli korzenie. Ty masz ze Śląska, w Norwegii. Pół roku byłeś na Erasmusie w Norwegii, synek. Potem chyba żeś patroszył łososie, które ja zresztą bardzo lubię. I ty masz już korzenie w Norwegii. Mało tego, jeszcze się niedawno chwalił na tych regionalnych Gebelsach, żeś ty jest federalista europejski. To ja ci powiem tak. Gomułka w latach 60. o takich jak ty, to wiesz co godą, że ty jest ni pies, ni wydra, a jest jeszcze gorszy od zardzewiałego świdra. I ja się ciebie nie boję, ja mogę iść do pierdla, bo tam jeszcze nie byłam i tam może być całkiem fajnie. I no pomoże tak, jak tam będą siedzieli ci wszyscy zalajkowani. Pani Małgosiu kochana, ja wiem, muszę w tym miejscu koniec. Postawić kropkę, wiem. Bo już na nas dzwonią. Bardzo uprzejmie dziękuję. Miłego wieczoru życzę. Nie jestem Kochutem z tym wszystkim, to dajcie spokój. No będziemy jeszcze na ten temat rozmawiać. Zostawiam Państwa w dobrych rękach, czyli z Maćkiem Kożuszkiem. Do zobaczenia, do usłyszenia.